Na czym się teraz skupiacie? Myślicie już o nowym materiale, czy to za wcześnie jeszcze? Nie, nagrywamy nową płytę, trzecią płytę. Ona jest już koncepcyjnie zarysowana. Mamy parę propozycji piosenkowych, piszemy dalej. Chcielibyśmy jesienią wejść do studia i zacząć nagrania. Mamy ten komfort, jak niewiele zespołów w Polsce, że mamy własne studio. W Katowicach wchodzimy, kiedy chcemy, nagrywamy, jak chcemy, jak długo chcemy, co chcemy i tak dalej, więc po prostu super. Zapraszamy Was 17 października, no myślami, bo biletów już niestety kupić nie można, ale gramy taki koncert pierwszy w naszej działalności z orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Z orkiestrą skrzypcową symfoniczną, można tak powiedzieć. Liczymy na fajne emocje, a później zaraz następnego dnia Spodek, jeszcze taki drobny koncert, gdzie spotkamy się też z Eweliną Flintą. A później wchodzimy do studia. A później wchodzimy do studia, do kanciapy, jakby to często mówimy, i nagrywamy. A jaka to będzie płyta? Jeżeli wiem, że ciężko się mówi o muzyce, bo się lepiej słucha, ale właśnie, czy to będzie ten pin, który pokazaliście na muzykoplastyce, czy troszeczkę w inną stronę pójdziecie? Inną drogą? Musiałby się wypowiedzieć. Nie, ja myślę, że ogólnie będzie to na pewno inny pin, bo po prostu każda płyta to jest kolejny rozwój, piszemy nowe piosenki, tak naprawdę po prostu nowe emocje, nowe rzeczy nas spotykają, piszemy teksty o czymś innym, to co nas po prostu dotyka, spotyka, tak, spoko. Także z życia wzięte kawałki znowu z kolejnych 2 lat. Znaczy to jest jakby to, co Olo powiedział, naturalna rzecz, nowe inspiracje życiowe, ale opinie nas samych są takie, że ta płyta trzecia będzie przełomowa. Trudno określić jej stylistykę, ale będzie na pewno inna, też się z tym zgodzę. No i taką mamy chęć po prostu wracania w muzyce do korzeni, do tych znakomitych tradycji, które kiedyś bywały, kiedy grało się zupełnie na żywo. I jeszcze nastąpią. I to za naszą sprawą. Zobaczycie. Ja w każdym razie kupiłem 2 nowe instrumenty, nawet 3. Lirę korbową i cytrę, także słuchajcie, ta płyta będzie przebojowa.